walczyliście dzielnie, nie udało się, dwie bramki w końcówce, dużo nerwów, rywalizacji na pewno też bardzo dużo było. Zabrakło bardzo niewiele. Jak trener ocenia ten mecz? No tak jak mówię, piłkarsko na pewno Wikielec przewyższył nas. Miał dużo więcej sytuacji, i rzut karny, i poprzeczki, i słupki, także na pewno mieliśmy dużo szczęścia w tym meczu. Niemniej jednak, tak jak pan wspomniał, nasza determinacja i wola walki prawie że doprowadziła nas do remisu i sprawienia niespodzianki. No cóż, dla mnie to jest dobry, optymistyczny sygnał, że nasz zespół stać na walkę z każdym, że nie jesteśmy byle jakim zespołem. Po prostu brakuje gdzieś tam koncentracji w końcówce i myślę, że musimy patrzeć do przodu i konsekwentnie nad tym pracować, a wierzę, żebym poprosił. Dziękuję bardzo za wypowiedź. W wstępie gratuluję 13 zwycięstwo z rzędu. No, w Warszawie nie było łatwo. Było wprawdzie dużo okazji, ale no nic nie chciał wpaść. Wreszcie w końcówce Olek Kowalczyk dwukrotnie pokonał bramkarza, gospodarzy. Jak trener ocenia ten mecz? No co, zanosiło się na to, że ta 13 kolejka może okazać się pechową, tak? W której stracimy punkty. No cóż, mieliśmy, no to był taki mecz do pierwszej bramki, tak, dopóki gospodarze mieli wynik w zasięgu ręki, no to, czyli starali się na tyle, ile tylko mogli, na tyle, ile im się starczało. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, no ale tak jak tutaj powiedziałeś, nic nie chciało wpaść dzisiaj i tak się męczyliśmy do samego końca. W drugiej połowie też i słupek Michała Jankowskiego i poprzeczka Tomka Wacławskiego, ale w końcu Olek się odnalazł po dobrym dośrodkowaniu Mateusza. Na koniec jeszcze w doliczonym czasie ta akcja Tomka Wacławskiego i strzał do pustej bramki Olka mecz zamknął. Otóż się trochę denerwowaliśmy do końca, aczkolwiek zawsze trzeba wierzyć, że w końcu ta niemoc kiedyś się skończy. Nie jest, nie był to pierwszy mecz, gdzie stwarzamy sobie wcześniej kilkanaście meczów w sytuacji do tego, żeby bramkę strzelić. Nie chcę wpaść, ale na szczęście udało się i dzisiaj również zdobyć. W sobotę 2 listopada mieliśmy grać mecz na wyjeździe, zagramy go w Wikielcu, gospodarze będzie nasz rywal Stomil, 2 Olsztyn, rezerwy Stomilu Olsztyn. Wicelider tabeli, to będzie pewnie bardzo trudny mecz, czy najtrudniejszy w tej rundzie? Tak naprawdę to wszystko zależy od nas, tak? Czy będzie trudny, czy nie. Dzisiaj Stomil, z tego co wiemy, pojechał w mocnym pierwszoligowym składzie na mecz do Korsz i też do przerwy przegrywał, wygrał w końcówce, podobnie jak my. Cóż, to jest piłka, no, ciężko z góry przewidzieć, jak to się wszystko będzie toczyło, ale mecz na pewno będzie ciekawy, to nie podlega dyskusji. Myślę, że spotkają się tutaj dwa czołowe zespoły i emocji nie powinno zabrać. W takim razie zapraszamy kibiców. Sobota, 2 listopada, godzina 15, gramy z rezerwami Stomil. Zapraszam. Dziękuję.